Witam serdecznie w najnowszym odcinku Niedzielnika Sportowego. Tym razem cały odcinek poświęcimy tym cudom, które działy się w polskiej piłce, bo jak na tydzień to było tego bardzo dużo. Ale nie ma na co czekać. Zaczynajmy ten odcinek. No i na początek warto tutaj poruszyć temat niejakiej afery korupcyjnej, bo jak się okazuje, korupcja cały czas męczy polski sport, polską piłkę nożną. No i tutaj w tym tygodniu Mateusz Miga z TVP Sport opublikował artykuł, który odnosi się do przekrętów w polskiej piłce i są to przekręty dość kuriozalne, bo dotyczą trzeciej ligi, ale nie są to kuriozalne stawki. W artykule pojawia się przykład meczu Concordii Elbląg z Pilicą Białobrzegi, gdzie wynik był 0-2, a przed przerwą pojawiała się masa zakładów, że właśnie przed przerwą padnie kolejna bramka, no i jak się okazało, ta bramka padła. I w momencie, kiedy już kursy zaczynały spadać, strasznie dużo osób obstawiało powyżej tam 2,5 bramki bodajże. Nawet gdy kurs wynosił 1,2, 1,6, to te zakłady cały czas wpływały. Co się okazało później? Na ten mecz, na over 2,5, wpłynęły zakłady na łączną kwotę 12,5 tysiąca euro. To jest bardzo dużo pieniążków. No i obstawiający mieli tutaj rację, bo w pierwszej połowie sędzia podyktował aż 4 karne i te karne to są tak... O Boże! To nawet się nie starali jakoś tam ukryć tego, że to było po prostu wydrukowane. W kolejnym artykule na TVP Sport widać, można przeczytać w zasadzie to, jak to teraz działa, że to nie jest taka procedura korupcyjna jak dawniej, że się płaci całej drużynie. No nie. W tej chwili płacimy kilku zawodnikom, 3-4. I to właśnie oni decydują o końcowym wyniku meczu. Co więcej, jeżeli ktoś, kto obstawia mecze, a są to najczęściej zagraniczne osoby, powiązanie jakieś tam z zagranicznymi piłkarzami, strasznie zbudowany temat. Chodzi o to, że jeżeli ktoś obstawia mecze i nie może postawić 20 tysięcy na bramkę powyżej 80 minuty w tym meczu w trzeciej lidze, bo to by po prostu nie przeszło. Także tutaj u 20 bukmacherów stawiamy po tysiaczku i w ten sposób czynimy ten proceder no, praktycznie niewykrywalny. Strasznie jest to smutne, że jednak mamy XXI wiek. Wydawałoby się, że polska piłka już powolutku wstaje z kolan, wynurza się z tego bagna korupcji, ale jednak nie. Tutaj też w tym tygodniu wybitnym przykładem może być mecz Odry Wodzisław, w którym to no, zawodnik Odry nawet się nie krył z tym, że dośrodkowuje piłkę we własne pole karne. To było pierwsze w historii polskiej piłki dośrodkowanie w pełnym biegu w pole karne, jak tutaj właśnie powiedzieli Tetrycy z kanału Gol.com bodajże. Na szczęście mamy też sprawy kadrowe, a taką kolejną sprawą, która wyszła na jaw w środę przez pana Szymona Jadczaka, było to, kim w zasadzie jest ochroniarz Roberta Lewandowskiego zatrudniony przez PZPN. Mianowicie niejaki Grucha okazało się, że był liderem gangu białostockich skinheadów. To dopiero brzmi, nie? Lider gangu białostockich skinheadów. On się zajmował bojówkami, jakimiś tam uprowadzeniami, propagował też faszyzm. Wspaniały człowiek, idealny do kadry. No i gdy wypłynęło to w środę, to pan Kulesza i cały PZPN mieli aż taką zagwozdkę, co z tym zrobić, że od kadry odsunęli go dopiero w sobotę. Jak to jest możliwe, że tacy ludzie znajdują pracę w zasadzie chyba w największym związku piłkarskim w Polsce? No dla mnie to jest niepojęte. Ale to nic, bo wiecie czego jeszcze w tym tygodniu brakuje? Były już ustawione mecze, były gangi w piłce nożnej. Brakuje jedynie rasizmu. I o tutaj właśnie na ratunek przychodzi nam mecz Śląska-Wrocław, Sanecją, Nowy Sącz. Kiedy to spotkanie było wyrównane i na boisku naprawdę działo się dość sporo. Jednak, no mecz miał rozstrzygnąć seria rzutów karnych. I tutaj już do głosu doszli kibice Śląska. Mianowicie, przy prowadzeniu 2-1, gdy do piłki podchodził zawodnik Sanecji, przeczytam, żeby nie przekręcić, Eladji Majsafal, no to kibice Śląska kibice Śląska po prostu zaczęli używać rasistowskich haseł i wyzywać zawodnika. Ten trafił w słupek, no i po tym swoim strzale zszedł do szatni, a razem z nim zeszli jego koledzy z drużyny. Wydawać by się mogło, że też z rasizmem sobie poradziliśmy, jednak nie. Jak widać, cały czas jest żywy. Co udowodnili również dzisiaj kibice Ruchu Chorzów. Na swoim meczu wyślij taki oto transparent.
mega słabe zachowanie, no rasizm naprawdę w XXI wieku, wyzywać kogoś za kolor skóry, puknijcie mi się w czoła. Kończąc odcinek, ode mnie to tyle w tym tygodniu, ale wjadą mundialowniki i będzie ich dużo. I oprócz mundialowników będę chciał nagrać coś jeszcze. I w zasadzie jest to ostatni niedzielnik przed mundialem i zobaczymy, jak się ułożą kolejne niedzielniki, ale w tej chwili ode mnie to wszystko. Życzę Wam dobrego tygodnia, fajnego mundialu i widzimy się jutro. Także do zobaczenia i trzymajcie się.